przyszłość dzisiaj do mnie na mierzenie ubrań, tak? Zgadza się? Super. Mam nadzieję, że coś wybierzesz i będę mogła Ci to podarować. Ewentualnie wybierzemy, dopasujemy Ci jakiś styl i skoczymy razem na zakupy. Co Ty na to? Okej, no to chyba zaczynamy, co? Przygotowałam kilka ubrań, kurtki, jakieś bluzy, jakiś tam t-shirt się znajdzie, żeby taką bazę zbudować. Kurtki też, robi się chłodniejszy okres, więc myślę, że coś znajdziemy. Okej. Ale jako pierwszą rzecz chciałabym pokazać Ci bluzeczkę, jaką znalazłam w second handzie jakieś 2 lata temu. Jest prześliczna i bardzo, ma bardzo porządny materiał. Ale nie ma metki. To jest takie body. Tutaj ma takie dekolt w kopertę. Bardzo przyjemny, rozciągliwy materiał. Przymierzysz. Druga rzecz, to też jest body, tylko to jest taka koszulka. Kupiłam ją niedawno w Reserved na tych wyprzedażach letnich. I moje body jest w rozmiarze L. Takie proste, czarne, po bokach w paseczki. Rozciągliwe, tylko jest dosyć takie ciepłe i rzadko, szczerze powiedziawszy, nie pomodzę. Także jakbyś miała ochotę, to mogę Ci je podarować. Ewentualnie pójdziemy do centrum handlowego i pochodzimy po sklepach, to na pewno jeszcze podobne znajdziemy. Okej, kolejna rzecz. To jest taka bluzeczka i ona jest czarna. Mam większość rzeczy czarnych. Natomiast ta bluzeczka jest taka bardziej elegancka, miły materiał, nic się z nim nie dzieje, z takimi srebrnymi kuleczkami. Też z Reserved, też była na przecenie. Tylko ją kupiłam 2 lata temu na zimowej wyprzedaży. Urocza. Myślę, że najpierw pokażę Ci wszystkie rzeczy, a później będziesz je mierzyć. Co Ty na to? Ok. Kolejna rzecz to jest już cieplejsze ubranie. Jest to bluza. Ciepła, gruba, porządna bluza z kapturem.
znane. To jest ze sklepu Warszawski Koks. Kupiłam ją na przecenie, ale muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajnie wykonana. Tylko troszkę ciężko przechodzi mi przez głowę. Więc muszę ją zakładać, jak jest tam jeszcze bez makijażu. Ale myślę, że możesz ją przymierzyć i zobaczymy, jak będziesz mnie wyglądać. Co ty na to? Jest naprawdę, podkreśla talię i jest naprawdę porządnie taka elegancka. Od Toma Taylora. Właściwie miałam go na sobie chyba tylko raz, bo w sklepie wydawało mi się, że wygląda na mnie dobrze, ale jednak nie wygląda tak dobrze, jak mi się wydawało. Taki prosty w paseczki. W zasadzie jest to dosyć cienki materiał. Taka narzutka. Tutaj ma kieszonki. Może zarzucę na siebie, to zobaczysz. Okej, okay, tak się prezentuje na mnie ta narzutka. Mam wrażenie, że ze względu na większe biusto, na z boku szczególnie, tak wygląda troszkę wykonam grubo. A co sądzisz? Ważne, że się nie chaci. Nic się z tym nie dzieje. No, ale dla ciebie może będzie fajnie leżeć. Teraz uwaga, uwaga. Koszula. Ale nie zgadniesz skąd. Nie zdążyłam jej wyprasować. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Koszula jest z Kika. Dokładnie. Ale no, tak mi się spodobała. Wiem, że już te koszule tego typu są, może nie są pierwszym krzykiem mody, natomiast no jest po prostu ładna i kosztowała grosze. Najbardziej podobają mi się koraliki. Zimą lubię najbardziej, czyli miś. Poczekaj, zdaj na wieszak. Ten miś jest tak miły i tak przyjemny do dotyku, że żałuję, że nie ma go tutaj wszędzie. Miałam kiedyś taką bluzę właśnie też szczeblu miś. Ale one są już niemodne raczej, chyba nie można nigdzie dostać takich z całym misiem. Poza tym nie mamy tak bardzo zimnych, mroźnych zim ostatnio. No ale tu akurat kupiłam w Sinseju. I miła szyja. To były różne kolory. Myślę, że możemy znaleźć coś podobnego w jakiejś sieciówce. Musimy tylko znaleźć czas, żeby skoczyć do galerii. Raz. Kurtka skórzana. Sameczki na rękawach.
osobny klaczek, taki zamyczek, bardzo dopasowany. Elegancka. W zasadzie mamy już jesień, ale dni są dosyć ciepłe, a ta kurtka jest naprawdę ciepła dosyć. Także myślę, że ta kurtka, nawet jakiś cieńszy spodek, spód, szalik i nawet można tak kupić, żeby sobie śmigać. Co sądzisz? Ja tą kurteczkę kupiłam w New Yorkerze, ale też w Milku, ale tam mają podobne kurteczki każdego sezonu, więc na pewno coś trafimy. Wzorami, z haftem, można powiedzieć. Natomiast ją też kupiłam jakieś 2 lata temu. Latem. To może już nie jest czas na katany, chociaż jak jeszcze słońce przygrzeje, to... Ale powiem, śliczne jest, nie? Jeden z tych swetrów, które wyglądają na dosyć grube i ciepłe, ale wcale takie nie są. Bo on ma dosyć duże takie dziurki w tej włóczce i on przez to jakby nie chroni przed wiatrem i aż tak mocno nie grzeje. Natomiast no jesień, myślę, że jak najbardziej jest to długi. Ma kieszenie, jest też dosyć stary, naprawdę, ma już wiele lat i też jest New Yorkera. Nie mycha ci się, nic się z nim nie dzieje, naprawdę. Teraz kupię sobie taki odważniejszy. Co mam na ciepła? To kubeczka z kapturem. Tutaj na kieszonki, na zatrzaski. Za 70 zł. Także jeśli czegoś podobnego szukasz, to możemy podejść i poszukać. Okej, super. Dobra. Jest.
przesyłkę z nowymi rzeczami, więc na pewno też Ci zaproszę i pokażę i może znajdziesz coś dla siebie, może się czymś zainspirujesz, a tymczasem chodźmy już jeść, bo jedzenie stygnie. Pizza przyszła, nie? No, no to dobra, to lecimy. No.